Lepiej nie podchodź. Nie chcę kłopotów z Nora. A ja nie chcę ich z tobą. Gdzie jesteśmy? To tereny łowieckie, a ja ich strzegę. Organizuję próby żywiołu dla chcących dołączyć do loży łowców. Teraz już wiesz, więc możesz sobie iść. Chwila, a co jeśli bym chciała podjąć jedną z tych prób? No to muszę ją zorganizować. Co to jest loża łowców? To oczywiste. Miejsce, gdzie zbierają się myśliwi, by pogadać i wspólnie polować na maszyny. Brzmi dość łatwo. Łatwo? A co ty tam wiesz? Jak na kogoś, kto mówi, że nie chce walczyć z Nora, strasznie sobie grabisz. Dobra. Wygrałaś już 3,5 słońca potrzebne, by wejść do loży. Sama zobaczysz, jak łatwo się z nimi dogadać. Czym są próby? Próby sprawdzają, jak łowca radzi sobie podczas walki z różną amunicją. Skoro nie możesz się wyrobić, spróbuj może na łatwiejszych terenach łowieckich. Ile tu jest terenów łowieckich? Łącznie 5. Inne na pewno też cię chętnie przyjmą. Zbyt przyjazny nie jesteś. O, a Nora są? Czy wy aby nie zabijacie przypadkiem wszystkich przybyszów? To tego się obawiasz? Słuchaj, nie jestem tu z wyboru. Mówili mi, że to zaszczyt, a potem wsadzili na skraj waszych ziem. Więc trzymam się tego, co znam, stad i prób. I wciąż łudzę się, że Nora mnie nie wykończą za krwawe łowy. Posłuchaj, nie mam zamiaru cię zabijać, jasne? Dobrze, ale mam cię na oku. Trzy do wyboru. Dalej. Ta próba polega na trafianiu ognistymi strzałami grzbietów biegunów. Dobry strzał spowoduje nie lada wybuch. Wspaniale. Zjedź na linię, będę liczyć. Topniejący śnieg kompletnie mnie przemoczył. Zwrócić uwagę. Zdobyłaś żar słońce. Za pierwszym razem. To świetnie. W tej próbie musisz zamrażać i niszczyć maszyny, ale potrzebujesz odpowiedniej amunicji, no i broni, z której ją wystrzelisz. To ja sobie pójdę. Zawsze możesz wrócić, ale tego nie rób. Thank you.
Myślałem, że już cię nie spotkam. Dobra, zacznijmy próbę. Jeśli zamrozisz wystarczająco dużo maszyn, to zaliczę ci tę próbę. Jak uważasz? Wybierz linę, a ja zmierzę czas. Thank you.
Zdobyłaś pół słońca już za pierwszym razem. Gratuluję. W tej próbie musisz ogłuszyć nadymacze strzałami i odstrzelić kawałki spod ich brzuchów. Do roboty! Dobrze, zmierzę czas, jak zjedziesz na linię. Przyrządzę ją później.
Muszę schodzić im z drogi. To była nieudana próba. Na pewno chcesz spróbować ponownie? Nie interesują mnie teraz próby. To chciałem usłyszeć. Jesteś. Świetnie. Zacznijmy już tę próbę. W tej próbie musisz ogłuszyć nadymacze strzałami i odstrzelić kawałki spod ich brzuchów. Do roboty! Słuchaj, daruję sobie te próby. O, dobrze. Jeśli mam potwierdzić swoją wartość w tych próbach, powinnam to zrobić uczciwie. Nadal zainteresowana? W tej próbie musisz ogłuszyć nadymacze strzałami i odstrzelić kawałki spod ich brzuchów. Do roboty! Jasne. Zaczniemy próbę, jak tylko zjedziesz. Nie powinnam używać tu broni. To nieuczciwe. Muszę wykorzystać zaskoczenie.
Jeszcze nie koniec. Szybko. Czas się kończy. Tak, dajmy sobie spokój. Możesz jeszcze raz spróbować, jak chcesz. Nie interesują mnie teraz próby. To chciałem usłyszeć. Jesteś. Świetnie. Zacznijmy już tę próbę. W tej próbie musisz ogłuszyć nadymacze strzałami i odstrzelić kawałki spod ich brzuchów. Do roboty! Powodzenia. Użyj proszę liny, zanim zaczniemy. Muszę pomóc.
słońce. Proszę bardzo. Słuchaj, daruję sobie te próby. O, dobrze. Dobry, do starego przepisu. Zajmijcie się swoimi sprawami.
to nadchodzą. Skażone czujki. Zrobiłam, co się dało, żeby oczyścić dolinę ze skażenia. Czas sprawdzić, czy Fort Carja przepuści mnie przez górę. Thank you.
Trochę się podrapię. Podejdź tu szybko. Nie znasz mnie, ale czy możemy pomówić? Wyglądasz na wojowniczkę. Możemy pogadać? Chciałbym z tobą porozmawiać. Masz wdzięczność moją i mojej rodziny. I tak potrzebowałam przepierki. Czysto.
Spokojnie. Teraz one polują na mnie. Dobrze, przyda się.
Żeby zdominować tę maszynę, muszę się dowiedzieć, skąd pochodzą.